Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Andrzej Komuda, jestem przewodnikiem Muzeum Powstania Warszawskiego. Spotykamy się na kolejnym spacerze szlakami powstańczej Warszawy. Za mną widzimy mural, napis Wandzie, obok widzimy Wandę z dzieckiem na ręku, Wanda Lurie. Kim była Wanda Lurie? Jesteśmy na skwerze jej imienia. I tutaj chciałem chwilę Państwu o tej kobiecie poopowiadać. Przejdziemy sobie tym skwerem, żeby Państwo się orientowali, jak ten skwer wygląda. Pani Wanda Lurie tutaj mieszkała, to jest kolonia Wawelberga. Mieszkała z mężem, byli ludźmi zamożnymi. Pierwsze dziecko urodziło im się jeszcze przed wybuchem wojny. Kolejne też, już w trakcie okupacji urodziła im się jeszcze jedna córka. I na kilka miesięcy przed wybuchem Powstania Warszawskiego mąż pani Wandy został aresztowany, wywieziony do obozu koncentracyjnego. Została sama z trójką dzieci. W pewnym momencie na wschodzie słychać kanonadę, zbliża się front. Tak oczekiwany, to jest ten moment, kiedy Niemców już w Warszawie nie powinno być. I wtedy 1 sierpnia 1944 roku wybucha Powstanie Warszawskie. Rozpoczynają się walki w różnych rejonach Warszawy, również na Woli. I 5 sierpnia, kiedy Niemcy już ten teren opanowali, wyciągają ludzi z domów, pędzą w różne miejsca, rozstrzeliwują. Tu zaraz podejdziemy do jednego z miejsc pamięci narodowej. I dzień dobry, zapraszamy Państwa. I przeczytamy sobie, cóż tam jest za informacja. Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność ojczyzny. W pierwszych dniach sierpnia 1944 roku ulica Działdowska była miejscem kilku egzekucji zbiorowych. Hitlerowcy spalili tu zwłoki 600 Polaków. Ta liczba 600 Polaków robi oczywiście olbrzymie wrażenie. Wyobraźmy sobie teraz 600 osób zamordowanych. Leżą w różnych miejscach. Przychodzą specjalne komanda, które zbierają te ciała, układają stosy z nich, palą tych ludzi. A jaka była historia pani Wandy Lurie? Ona też została z innymi wyciągnięta z mieszkania. Z nią jest 3-letnia córka, 5-letnia córka, 11-letni syn. Tutaj nie zginęli. Przeprowadzono ich w miejsce, gdzie była fabryka Ursusa, Wolska 55. Plac 50 na 50 metrów, otoczony murem, brama. Gromadzą ludzi, dzielą na grupki 12-osobowe. Przeprowadzają przez bramę, rozstrzeliwują. Pani Wanda tak manewruje, żeby jak najpóźniej dojść do tej bramy. Może coś się zmieni, może ktoś odwoła rozkazy. Przecież to niemożliwe, żeby... Już nawet nie to, że ona zginęła, ale żeby zginęły jej dzieci. Przecież są takie małe. Nagle tak jakby się do niej troszeczkę uśmiechnęło szczęście, podszedł jakiś Ukrainiec, pyta się, masz się czym wykupić? Wyciągnęła z ukrycia 3 pierścionki, złote dała mu. Chciał ją wyprowadzić, ale inni się nie zgodzili. Przechodzi przez bramę. Na placu tysiące wymordowanych ludzi. Leżą w stosach na ponad metr wysokości. Ponieważ tam już nie było miejsca, to jej grupę dzielą na grupy mniejsze, 4-osobowe. Odprowadzają w boczne podwórko. Syn cały czas mówi, mamo, przecież nas zabiją, mamo, zabiją nas. Dziewczynki płaczą. Trzyma obie za rączki, syna drugą ręką. Podeszli pod ścianę. Technika była zawsze taka sama. Najpierw strzelali do dzieci, później do rodziców.
patrzy na śmierć swojego syna, na śmierć swoich córek. Co ma w tym momencie w głowie? O czym myśli? Jakie są granice bólu wywołanego strachem? I wreszcie pada strzał. Kula przebija jej dolną część czaszki, wychodzi policzkiem, wybija po drodze zęby. Była wtedy w 9 miesiącu ciąży. Przewróciła się. Straciła przytomność. Jak odzyskuje przytomność, słyszy, jak Niemcy rabują zwłoki, dobijają rannych. Po niej przechodzili, wielokrotnie złamali jej rękę. Dobijając rannych, przestrzelili jej stopę. Ona już nie chciała stamtąd wychodzić. Chciała jak najszybciej umrzeć obok swoich dzieci. Leżała 3 dni. Czekała na śmierć. I nagle... co się dzieje? Czy dziecko, z którym jestem w ciąży, się poruszyło? Czy ono żyje? Niemożliwe. Ale znowu się poruszyło. Żyje. Więc trzeba je ratować. Wydostała się stamtąd. Znowu ją złapali. Skierowali do pobliskiego kościoła, gdzie wpędzali innych ludzi. Ale tych już nie mordowali. Wyprowadzali do obozu przejściowego w Pruszkowie. Rannych, chorych kierowali do szpitali. Ona trafiła do szpitala i tam urodziła chłopca. Dała mu na imię Mścisław. Oboje przeżyli powstanie. Mąż wraca z obozu. Jak mogła wyglądać ich pierwsza rozmowa? Pewnie zapytał, a gdzie są dzieci? Zamordowali ich. Widziałam ich śmierć. Dlaczego ty żyjesz? Chciałam umrzeć, żeby uniknąć tego pytania. Ale chciałam też uratować nasze ostatnie dziecko. I to mi się udało. Jakie były dalsze losy tej rodziny? W międzyczasie jeszcze mi się urodziło kolejne dziecko. Okazało się, że jej mąż jest chory na Birgera. Dostał rentę, 250 kilka złotych. Pani Wanda występuje do odpowiednich instytucji europejskich o odszkodowanie. Występuje do instytucji niemieckich o odszkodowanie. Wszędzie otrzymuje tę samą odpowiedź. Nie ma podstaw do wypłacenia jakiegokolwiek odszkodowania. Mimo, że jest inwalidą pierwszej grupy, musi podjąć pracę, żeby utrzymać męża i dwójkę dorastających dzieci. Zmarła w 1986 roku. Syn Mścisław zmarł w 2014 czy 2015, przepraszam, w tej chwili nie pamiętam. W międzyczasie własnym kosztem wydał broszurę Polska Niobe, w której opisał historię swojej mamy, swoją historię, historię swojej rodziny. Ja tak naprawdę na początku naszego spotkania powinienem Państwa od razu uprzedzić, że to spotkanie jest z grupy spotkań bardzo trudnych, bo będziemy szli tymi miejscami, gdzie dokonywano tych wszystkich zbrodni. Zapraszam w kolejne miejsce. Tutaj na Woli główną taką siłą zbrojną miało być zgrupowanie Wali Góra. 1 sierpnia udało się zmobilizować około 900 żołnierzy tego zgrupowania, czyli mniej więcej połowę stanu osobowego, ale siły Woli wcześniej jeszcze zostały wzmocnione przez inne zgrupowanie, takie elitarne, zgrupowanie Radosław, które początkowo miało walczyć na Mokotowie, ale ponieważ Komendę Główną Armii Krajowej przeniesiono na Wolę, więc i to zgrupowanie też zostało przerzucone. Niestety zgrupowanie Radosław też nie osiągnęło w pierwszych dniach powstania pełnego stanu osobowego. Około 900 żołnierzy, wprawdzie zaprawionych w walce i jak na warunki powstańcze w miarę nieźle uzbrojonych. Garnizon niemiecki w pierwszych dniach powstania to było około 4000 żołnierzy, policji, żandarmerii, straży kolejowej. Mają czołgi, mają samoloty, mają działa. Ale jest gdzieś tam ten element zaskoczenia. Więc na początku powstańczą część ważnych z punktu widzenia wojskowego obiektów udało się zająć.
Z tym, że do 5 sierpnia Niemcy sprowadzają tutaj posiłki. Jakie to były oddziały, opowiemy sobie o tym troszeczkę później. W tej chwili kierujemy się w stronę, gdzie była fabryka Framaszka. Fabryka, która powstała jeszcze w okresie rozbiorów, w czasie carskim. Później wykupiła ją, czy kupiła rodzina Framaszków. Fabryka produkowała tapety, jakieś tam serwetki papierowe, różne tego typu rzeczy. Ale już w tym okresie międzywojennym przerzucili się na coś, co rokowało przyszłość, dobry dochód. Czyli zaczęli produkować błony filmowe i papier fotograficzny. Tą fabrykę prowadziło dwóch braci. Zbudowali w okresie międzywojennym schron żelbetonowy. Fabryka stała w tym miejscu, gdzie w tej chwili stoi ten budynek z takimi powybijanymi oknami. Tam jest reklama spora też zamieszczona. Kiedy wybuchło powstanie, pracownicy tej fabryki z rodzinami często schronili się w tym schronie. Schron solidny, żelbetonowy, chronił przed bombami, ale nie chronił przed Niemcami. Kiedy weszli na ten teren, wypędzili ludzi z tych schronów, pospędzali ludzi z innych miejsc i oddzielili mężczyzn od kobiet i dzieci. Mężczyźni rozstrzelani, a kobiety i dzieci zostały przeprowadzone na teren zajezdni tramwajowej, która jest tutaj od nas oddalona, jest nie tak daleko od nas. Zaraz o tych ludziach sobie opowiemy. Na razie spróbujemy, nie spróbujemy, poczekamy na zielone światło, żeby się przedostać na drugą stronę. Proszę Państwa, jak tam podejdziemy sobie, gdzie była fabryka Framaszka, znajdziemy informację, że 5 sierpnia w tym miejscu rozstrzelano 1000 osób i przez kolejne dni rozstrzeliwano różne grupy ludzi. Łącznie okazało się, że tam rozstrzelano około 6 tysięcy ludzi. Cóż się stało z tymi kobietami i dziećmi przeprowadzonymi na teren zajezdni tramwajowej? Stoją w zbitym takim tłumie, widzą, że poustawiana jest broń maszynowa. Zaczynają padać strzały. Ludzie przewracają się. Milkną strzały, ranni zaczynają się podnosić, Niemcy dobijają rannych. Rzucają w ten gąszcz ciał granaty. Odłamek granatu kobiecie w ciąży rozpruł brzuch. Wypłynęło dziecko. Żyje. Niemiec podszedł, podniósł to dziecko, położył na jakimś żelastwie i zaczął je nakłuwać drutem. Pod murem leży kobieta, a obok niej trójka jej dzieci. Zrobimy krótką przerwę, żebyśmy sobie przeszli bezpiecznie. Kobieta jest przytomna. Widzi, że jej dzieci żyją, ale są ranne. Pewnie w duchu zaklina je, żeby się nie poruszały, żeby nie krzyczały, żeby nie płakały, żeby Niemcy nie zauważyli, że one jeszcze żyją. Mam nadzieję, że i ta kobieta, i te dzieci przeżyły szczęśliwie, bo nie znam dalszego ciągu tej informacji akurat o tej konkretnej rodzinie, która obok siebie leżała i wszyscy byli ranni. Będziemy przechodzili w kolejne miejsce. Idziemy, proszę Państwa, tymi ulicami, które w tej chwili oczywiście wyglądają zupełnie inaczej, zabudowa jest zupełnie inna, ale to tymi ulicami pędzono ludzi z różnych miejsc tutaj na Woli. I znowu, proszę Państwa,
chwila koncentracji, przechodzimy, nie przechodzimy, światło nam się zmienia. Proszę Państwa, tutaj tymi ulicami pędzono w różne miejsca mieszkańców Woli. Ludzie idą, płaczą, błagają o litość. Nic to nie daje. Jest wiele przypadków tego typu, że na przykład kobiety, dzieci, ludzi starych traktowano jako takie żywe barykady. Pędzono ich przed atakującymi Niemcami, przed czołgami idącymi do natarcia. I teraz spróbujmy sobie wyobrazić, co czuli powstańcy, widząc taką żywą barykadę, widząc płaczące kobiety, widząc te dzieci między nimi. Pewnie próbowały te dzieci jakoś za sobą prowadzić, żeby dać im jakąś szansę na przeżycie tego koszmaru. Jeśli Państwo chcą sobie przybliżyć to, jak te barykady żywe były stosowane, trzeba obejrzeć serial Kolumbowie. Dwa ostatnie odcinki właśnie są poświęcone Powstaniu Warszawskiemu i tam między innymi mamy też taką scenę, gdzie Niemcy przed czołgami pędzą ludność cywilną, powstańcy są na barykadzie, dowodzący, tam oficer mówi strzelać, a żołnierz mu odpowiada, no ale przecież tam są cywile, tam są nasze kobiety, nasze dzieci. Potrafisz dobrze strzelać, strzelaj między nimi. Jak się zrobi zamieszanie, może się rozbiegną na boki, to da im szansę na uratowanie życia. Jakim trzeba być barbarzyńcą, żeby kobiety, dzieci używać jako żywych barykad? Jakim barbarzyńcą trzeba być, żeby mordować ludność cywilną? Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli my mówimy o Powstaniu Warszawskim, mówimy o tym, że w tym powstaniu zginęło blisko 200 tysięcy ludzi. Jeśli mówimy, że na Woli zginęło od 45, może nawet do 60 tysięcy mieszkańców tej dzielnicy, to musimy pamiętać też o tym, że ci ludzie nie zginęli na skutek prowadzonych tutaj walk. Oni po prostu zostali zamordowani. Nie zginęli na skutek spadających bomb, nie brali udziału w walce, chcieli zwyczajnie po ludzku przeżyć ten koszmar. Czy ci, którzy mordowali tych ludzi, byli żołnierzami? Mundury mieli. Mieli pasy z napisami Bóg jest z nami. I to im nie przeszkadzało dokonywać tych wszystkich potwornych zbrodni. Kolejne miejsce pamięci narodowej blisko nas. Zaraz się zapoznamy z informacją, która tam jest umieszczona. Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność. Tu, 5 sierpnia 1944 roku, na terenie fabryki Ursus, w miejscu masowej egzekucji, hitlerowcy rozstrzelali około 7 tysięcy Polaków. Stoimy w miejscu, gdzie zginęły wszystkie dzieci wtedy będące już między nami, wszystkie dzieci pani Wandy Lurie. Tu się rozegrał właśnie ten dramat. Popatrzmy. Bloki, kwiaty, stacja metra, stragan. 7 tysięcy ludzi zginęło. Ja oczywiście nie mówię o tym, że tutaj są kwiaty, że jest stragan, że jest stacja metra, tylko chodzi mi o coś innego. Że jeśli chcemy naprawdę poznać Warszawę, to trzeba zauważać tego typu miejsca. I przez chwilę pomyśleć, że to byli tacy sami ludzie jak my. Tak samo chcieli żyć, tak samo kochali. I nagle stajemy przed ścianą. I już nie mamy żadnych szans. Chyba, że Pan Bóg zdecyduje inaczej. Chyba, że w jakiś cudowny sposób przeżyjemy ten koszmar, który rozgrywa się na naszych oczach. Będziemy przechodzili przez ulicę, spory ruch. Musimy zachować tutaj koncentrację, uwagę. Mamy zielone światło, dobrze się ułożyło dla nas.
będziemy skręcali, proszę Państwa, w ulicę Płocką i będziemy zmierzali w stronę Szpitala Wolskiego. Czy Państwo mnie słyszą, jak ja tak mówię? Czy... Dobrze. Skręcamy w Płocką, zmierzamy w stronę Szpitala Płockiego, Wolskiego, przepraszam. Ten szpital przez cały okres okupacji był, no, personel tego szpitala współpracował z naszym podziemiem. W tym szpitalu między innymi odbywały się spotkania Komendy Głównej Okręgu Warszawskiego. Tutaj przechowywano broń, przechowywano również Żydów. Zmierzamy do szpitala, do którego trafił po udanej akcji przeprowadzonej 1 lutego 1944 roku na Mokotowie, w której akcji został zastrzelony generał Kuczera, kat Warszawy. I właśnie Szpital Wolski przyjął jednego z rannych naszych żołnierzy, którzy zostali ranni w tej akcji, pseudonim Lot. W czasie powstania szpital przyjmuje rannych powstańców i 5 sierpnia na teren szpitala wchodzą Niemcy, wchodzą do gabinetu ordynatora, tam jest ten lekarz właśnie, jest ksiądz, jest zastępca ordynatora, Niemiec, który wszedł, wymienia z nimi kilka słów, wyciąga pistolet, zaczyna strzelać. Zostali zabici. Wypędzają całą resztę personelu. Wypędzają chorych. Część ginie na podwórcu szpitala, część jest przeprowadzana w inne miejsca i tam są dokonywane kolejne egzekucje. Troszeczkę w późniejszym czasie część ciężko chorych trafia do innych szpitali. Ja cały czas, jak gdyby, jeszcze unikam dokładnego przedstawienia głównych postaci po stronie niemieckiej, ale jednego już teraz bym chciał przedstawić, Erich von den Bach, Zaleski, który został mianowany głównodowodzącym wojsk niemieckich, które mają zwalczyć powstanie, stłumić powstanie warszawskie. Von den Bach, Zaleski. On stał na czele tak zwanych Einsatzgruppen, szwadronów śmierci, jak to niektórzy mówią. To oni pacyfikują między innymi ludność Białorusi. Szacuje się, że oddziały, którymi on dowodził, rozstrzelały około 1 000 000 ludzi na terenie Białorusi. Można też znaleźć informację, że on sam, tak jak i wielu jego podkomendnych, został skierowany w pewnym momencie na leczenie psychiatryczne. Ale w tym czasie, kiedy tu jest powstanie, już jest w dobrej formie, w pełni sił, obejmuje dowództwo 5 lub 6 sierpnia, ale w czasie procesu w Norymberdze zaprzecza temu, mówi, nieprawda, mnie wtedy w Warszawie nie było. Ja przejąłem dowództwo w Warszawie 11 sierpnia. Dlaczego mu tak zależy na tym, żeby to był 11, a nie 5? O rzeź woli chodzi, oczywiście. On doskonale wie, co tutaj się wydarzyło 5, 6, 7 sierpnia. I próbuje się od tego odciąć. I zresztą z powodzeniem, bo on nie został skazany za mordy, jakich się Niemcy dopuścili na terenie stolicy, tylko został skazany za zupełnie inną sprawę, jeszcze z okresu międzywojennego, za tak zwaną noc długich noży. Zresztą wielu tych przestępców uniknęło odpowiedzialności za swoje czyny. I tutaj jeszcze może warto wspomnieć, że oczywiście Wola niestety nie jest jedyną dzielnicą, gdzie Niemcy się tych zbrodni dopuszczali. Bo kolejna dzielnica bardzo źle potraktowana to jest Ochota Warszawska, gdzie operują oddziały RONA. O tych oddziałach troszeczkę później więcej powiem. Oni tam
mordują, gwałcą, piją. W pewnym momencie utworzyli obóz przejściowy, tak zwany Zieleniak. Znaczy tam był Zieleniak, no i ten obóz przejściowy na tym terenie został utworzony. Przez ten obóz przeprowadzono około 60 tysięcy mieszkańców Ochoty. Pierwsze jedzenie podano tym ludziom po 3 dniach. Wjechała ciężarówka ze spleśniałym chlebem. Rzucali ten chleb w tłum, ludzie w powietrzu rozrywali ten chleb. 2 dni później wprowadzili 2 krowy, które zastrzelili. Ludzie gołymi rękoma porozrywali te krowy na kawałki, żeby kawałek tego mięsa, co z tego, że surowe, ale to jest jakieś tam jedzenie, prawda? Na Zieleniaku mężczyźni gołymi rękoma wyrywali bruk. Proszę spróbować taki uleżały, schodzony przez dziesiątki lat bruk wyrwać. Robili to. Czemu? Żeby się dostać do ziemi. W tej ziemi wygrzebać dołek. W tym dołku położyć swoją córkę. Nakryć płaszczem, kocem, czymkolwiek. Żeby tylko jej nie zgwałcili, żeby jej nie zamordowali. Masowe, masowe gwałty dokonywane nawet na dziewczynkach 10-letnich. Powstanie warszawskie, proszę Państwa, jest wielką tragedią, bo zryw miał jak najbardziej pobudki szlachetne, z tym, że mało kto przewidział, że Niemcy w ten sposób potraktują ludność cywilną, która się znajdzie na obszarach objętych walkami. Zbliżamy się do wspomnianego miejsca pamięci narodowej. Zaraz się zapoznamy z napisami, które tam są. Zobaczymy pomnik, który tam został ustawiony. Na woli tych miejsc pamięci narodowej związanych z okresem powstania warszawskiego jest ponad 160. Ponad 160 miejsc pamięci narodowej. Informacje różnią się od informacji, które są w innych rejonach miasta. Na woli jest 600, 1000, 5000, 7000, tak jak Państwo widzieli. Tutaj mamy, tak jak mówiłem, kolejne miejsce pamięci narodowej. Pomnik kotwica Polski walczącej. Pamięci pracowników i chorych Szpitala Wolskiego rozstrzelanych 5 sierpnia 1944 roku. Gdyby nie ulica z jednej i z drugiej strony, piękne, ciche miejsce, stare drzewa. Nie wiem, nie jestem przyrodnikiem, ale może ta akacja pamięta tamten czas, może jest świadkiem tych zbrodni, których się wtedy dopuszczano. Zapraszam w kolejne miejsce. Podejdziemy sobie do ulicy Sarny. Tutaj prośba do uczestników naszego spotkania. Szukamy ulicy Sarny. Ja woli tak dobrze nie znam. Wprawdzie tam byłem, ale jak mówię, to nieraz niekoniecznie jestem do końca skoncentrowany, a zależy mi na tym, żeby tę ulicę znaleźć. Mówiłem, że Wola jest tą dzielnicą najbardziej, używając takiego mocnego określenia, najbardziej skatowaną w tamtym czasie. Wspominałem o Ochocie, o Zieleniaku na Ochocie. Mokotów, sanktuarium świętego Andrzeja Boboli, gdzie 2 sierpnia Niemcy granatami w takim niedużym pomieszczeniu gospodarczym wymordowali ponad 40 osób, tam było w sumie ponad 60 osób, kilkanaście osób. Nie wiem jakim sposobem, ale przeżyli. Proszę sobie teraz wyobrazić 60 osób na kilku metrach kwadratowych i lądujące granaty wśród tych ludzi. To będzie więzienie przy ulicy Rakowieckiej, gdzie 2 sierpnia Niemcy rozstrzelali ponad 650 osób. To będzie ulica Dworkowa, gdzie w pierwszych dniach powstania rozstrzelali ponad 500 osób, a później
27 września 1944 roku, pod koniec Powstania Warszawskiego, zamordowali ponad 100 żołnierzy pułku Baszta, którzy za wcześnie wyszli z kanałów, próbując wydostać się z padającego Mokotowa. Tam znajdziemy też przy ulicy Dworkowej takie miejsce pamięci narodowej z informacją, że zostały rozstrzelane tam dzieci w wieku od 5 do 10 roku życia. I tu gdybyśmy mieli więcej czasu na woli, byśmy doszli na przykład do cerkwi prawosławnej, na terenie której cerkwi prawosławnej wymordowano też kilkadziesięcioro dzieci z ochronki prawosławnej. Później sprowadzano kolejne dzieciaki, które tam mordowano. Proszę Państwa, kto tym wszystkim dowodził? Heinz Reinefarth. On był wcześniej oficerem na terenie Woli, na terenie Wielkopolski, kraj Warty. I kiedy wybucha powstanie, Niemcy robią różne takie kombinowane grupy, które tutaj ściągają, między innymi właśnie żandarmeria z Woli, żandarmeria z Poznania zostaje tutaj przysłana. On nimi dowodzi. Jednocześnie otrzymuje konkretny rozkaz, że ma stłumić powstanie. Do żołnierzy, którymi dowodził, miał podobno powiedzieć: udowodnimy wszystkim, że jesteśmy dobrymi Niemcami i dobrymi żołnierzami. Pokażemy, co potrafimy. No i pokazali. Zbliżamy się do ulicy Sarny. Tam był do połowy wkopany w ziemię autobus. I w tym autobusie był sztab Reinefarth. Stąd płynęły te wszystkie rozkazy. Tu przychodzili oficerowie, którymi on dowodził i otrzymywali konkretne zadania do wykonania. O ile nie pomyliłem nazwiska, chyba pan Konkoleski napisał później taką książkę: Co u pana słychać? Odwiedzał poszczególnych zbrodniarzy i im zadawał to pytanie: co u pana słychać? Rozmawiając z Reinefarthem, mówi: czy pan słyszał o pani Wandzie Lurie i jej dzieciach? Nie znam tych ludzi. No to ja panu powiem, co się stało. Wysłuchał i odpowiedział: ja takich rozkazów nie wydawałem. Ja nic o tym nie wiem. Ulica Syreny, nie Sarny, przepraszam. Ale o to właśnie chodziło. Sarny byśmy szukali dość długo, bo jej tutaj nie ma. Ale ulica Syreny jest. To właśnie tutaj, gdzieś niedaleko stąd był wkopany ten autobus, skąd płynęły rozkazy skierowane do oddziałów, które tutaj były. Proszę Państwa, zejdź, bo Cię przejadą. Proszę Państwa, jest taki film dokumentalny nakręcony przez Telewizję Polską. Trwa około 40 minut. Poświęcony jest rzezi Woli. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, jakie były dalsze losy Reinefartha. Po stłumieniu powstania on został mianowany dowódcą jednej z twierdz, w tej chwili wpadło mi z pamięci nazwa tego miasta. Tam miał dowodzić obroną tego miasta. No i niestety uciekł stamtąd. Niemcy wydali na niego wyrok śmierci, na osobisty rozkaz Hitlera. On został skazany na karę śmierci. No i uciekał, dostał się w ręce amerykańskie. I cóż się okazało? Przed Amerykanami on mówi, że on jest antyfaszystą, że został na niego wydany wyrok śmierci, więc on potrzebuje ochrony. Został przez Amerykanów zatrzymany, generalnie do więzienia nie trafił. Później był proces na terenie już Niemiec, gdzie stwierdzono, że no, nie ma podstaw do skazania go, że nie dopuścił się jakichś tam czynów haniebnych w tamtym czasie. I przez wiele lat był burmistrzem jednego z miast na wyspie Syt. Kiedy tam dziennikarze naszej telewizji przeprowadzali wywiad z ludźmi,
i mówili i pytali o Reinhardta, to większość ludzi mówiła, że w ogóle nie zna tej historii. Byli tacy, którzy mówili, że to jest w ogóle coś haniebnego. I teraz uwaga, uwaga. Pytanie postawione takiemu człowiekowi już, który ma ponad 50 lat, dotyczące Reinhardta. I wiecie Państwo, co on odpowiedział? On powiedział tak, dla mnie Reinhardt jest jak święty Paweł z Tarsu. Dopuszczał się strasznych czynów, ale później je odkupił dobrymi uczynkami. I co Państwo na to? Mamy nowego świętego, tylko jeszcze o tym nie wiemy, jeszcze go na ołtarze nie wynieśli. Zapraszam w kolejne miejsce, ostatnie na naszej trasie już tutaj spotkania z Warszawą, którą zwiedzamy szlakami Powstania Warszawskiego. Proszę Państwa, Reinhardt był głównodowodzącym. Mówiłem o tej żandarmerii i policji ściągniętej z Poznania, z Wielkopolski, z kraju Warty. Po walkach na froncie wschodnim rozbita, zdziesiątkowana jest brygada Dirlewangera. Są na tak zwanych leżach, mają odbudować stan osobowy, mają odpocząć od tego, przez co przeszli. Jacy żołnierze byli w tej brygadzie Dirlewangera? Kryminaliści, wyciągnięci z więzień. Powiedziano im, że jak będą dobrze walczyli, to zasłużą sobie na wolność. I oni tych bandziorów skierowali tutaj do Warszawy, tutaj na Wolę. Tutaj są dwa bataliony złożone z Azerbejdżan. Też typy spod Ciemnej Gwiazdy. I tutaj też trafia część żołnierzy z brygady Rona. Ruskaja Oswobodzielnaja Narodnaja Armia. Renegaci rosyjscy, którzy walczą u boku Niemców. Kradną, mordują, gwałcą, o czym już wspominałem wcześniej. Więc rzeczywiście przysłano tutaj najbardziej przerażające jednostki, jakimi dysponowano. Brygadą Rona dowodził Bronisław Kamiński. Wiecie Państwo, co on sobie wymyślił? Że jak będzie dobrze służył Niemcom, to może mu wykroją jakieś małe księstewko z tych ziem, które zdobyli. No i będzie sobie udzielnym władcą. No więc trzeba się wykazywać. Co się dzieje z tymi dziesiątkami tysięcy ciał zamordowanych ludzi? Już wspominałem, są specjalne komanda. Na początku naszego spotkania o tym mówiłem. Ale zadaniem tych komand jest nie tylko palenie tych ciał. Wcześniej muszą te ciała przeszukać, obrabować, mówiąc inaczej. Zabierają złote pierścionki, obrączki, sygnety, łańcuszki, medaliki. To wszystko przekazują Niemcom. No i Niemcy teoretycznie mają to gdzieś tam przekazać do jakiegoś centralnego punktu. Myślę, że wielu z nich po wojnie przez wiele lat bardzo dobrze żyło z tego, czego nie przekazali, tam gdzie powinni to przekazać i z tego, co ukradli tutaj, co zabrali tym ludziom wcześniej zamordowanym. Warto pamiętać też o tym, że często przed egzekucją tych ludzi torturowano na różne sposoby. Ja nie mówię, że to były jakieś długotrwające tortury, ale znęcano się nad nimi w sposób podły. No i to też, o czym wcześniej już mówiłem, spróbujmy sobie teraz wyobrazić te tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi gnanych właśnie tutaj tą ulicą, którą idziemy. Idziemy ulicą Górczewską. Wiecie Państwo, z czego powinna być najbardziej znana ulica Górczewska w Warszawie? A z tego, że właśnie tutaj, niedaleko od nas, w różnych miejscach, na ulicy Górczewskiej Niemcy zamordowali około 12 tysięcy ludzi. 12 tysięcy ludzi. Proszę Państwa, to jest miasto i to nie jest małe miasto, to jest średnie miasto. W ciągu 3 dni wymordowali mieszkańców jednego średniego miasta. 12 tysięcy ludzi.
Zaraz podejdziemy sobie do miejsca, gdzie jest to upamiętnione, ta zbiorowa zbrodnia, jakiej się dopuścili w tamtym czasie. Jak Państwo widzą, nowoczesne wiadukty, szerokie jezdnie. W ciągu dnia tysiące przejeżdżających samochodów, autobusów, tysiące przechodzących ludzi. I podejdziemy zaraz do miejsca, gdzie się dowiemy, że właśnie w tym tak tętniącym życiem fragmencie Warszawy zamordowano 12 tysięcy ludzi. Tutaj między innymi byli przyprowadzani też ci, których wcześniej wyprowadzono ze szpitala Wolskiego, przy którym byliśmy. Proszę Państwa, idziemy samym brzegiem, dobrze, żeby nas rowerzyści nie rozjechali. Już jest dosłownie kilkadziesiąt metrów, dzieli nas od tego miejsca. Tutaj między innymi też trafił taki ksiądz, musimy uważać na koleżankę, która filmuje, żeby też jej nie przejechali. Tutaj między innymi trafił ksiądz, który przeżył, jest naocznym świadkiem kilku takich egzekucji, które się tutaj odbywały. On stał z drugim jeszcze księdzem. Ten drugi ksiądz udzielał rozgrzeszenia kolejnym grupom prowadzonym na śmierć. Tych ludzi prowadzono dwunastkami. No i w pewnym momencie przyszła kolej na ich dwunastkę. Udzielili sobie księża nawzajem rozgrzeszenia. Uwaga, rower. I zaczęły padać strzały. Zaraz dokończę tę historię, zapoznamy się z informacjami, które są tutaj na tych płytach umieszczone. Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność ojczyzny. Tu od 5 do 12 sierpnia 1944 roku w masowych egzekucjach ludności cywilnej hitlerowcy rozstrzelali 12 tysięcy Polaków. Wśród nich chorych i personel szpitala z ulicy Płockiej, tam gdzie byliśmy troszeczkę wcześniej. Miejsce pamięci narodowej. Byli to mieszkańcy ulicy Działdowskiej, Gostyńskiej, Górczewskiej, Moczydła, Płockiej, Radzickiej, Sokołowskiej, Staszica, Syreny, Szlankierów, Eustachego Tyszkiewicza, Hipolita Wawelberga, Świętego Wojciecha, Zagłoby, Zbożowej, Żytniej i innych. I jeszcze raz powtórzenie informacji, że byli tutaj między innymi pacjenci i chorzy ze szpitala przy ulicy Płockiej. Proszę Państwa, ciała ofiar zostały spalone w miejscu egzekucji. Ich popioły przeniesiono 6 sierpnia 1946 roku do kurhanu pod pomnikiem Polegli Niepokonani na cmentarzu powstańców Warszawy przy ulicy Wolskiej. Ich śmierć jest ceną naszej wolności. Nasza pamięć o nich świadczy o nas. Proszę Państwa, czytałem relację, jak przewożono prochy ludzi wymordowanych, między innymi z terenu Woli. Tutaj z terenu Woli najwięcej tych prochów przewieziono. To jest relacja pana Korbońskiego, który był wtedy na cmentarzu. Mówimy o cmentarzu, który specjalnie w ogóle utworzono już po zakończeniu panowania niemieckiego tutaj w Warszawie, bo okazało się, że tych zabitych jest tak dużo, że te cmentarze, które są, nie są w stanie przyjąć takiej ilości ciał. I wtedy zapadły decyzje w 1945 roku o utworzeniu nowego cmentarza dla Warszawy, czyli cmentarza powstańców Warszawy. Czyli mówimy o cmentarzu Wolskim. I on pisze tak. Tam zebrała się cała Warszawa. Stały tysiące ludzi. Cisza była taka, że słychać było przysłowiową przelatującą muchę. I stała kompania honorowa Wojska Polskiego. Jak zaczęto wwozić te ponad 100 trumien wypełnionych prochami ludzkimi, to ci chłopcy stali na baczność, nie mogli się poruszać, nie mogli podnieść rąk do twarzy i po policzkach płynęły im łzy. I on mówi, wtedy po raz pierwszy i ostatni widziałem polskiego żołnierza płaczącego. Stali i płakali. Bo cóż to można więcej zrobić?
O co chodzi z tym księdzem? Kiedy zaczęły padać strzały, ten ksiądz, którym on tam był, jak się, oni się trzymali tak pod ramię, żeby poczuć się jakoś, żeby łatwiej było odejść stąd, razem. I kiedy tamten ksiądz został trafiony, jak się przewracał, to pociągnął tego księdza, który przeżył. I on mówi, leżałem wśród tych wszystkich wymordowanych i nie wierzyłem, że żyję. Ale słyszę, że Niemcy chodzą, dobijają rannych. Podszedł do mnie Niemiec, kopnął mnie w kolano. I chwilę później strzelił mi w głowę. Nie trafił. Kula przeleciała koło ucha. Niemiec poszedł. I tak przeżył ten ksiądz. W swoich wspomnieniach pisze tak. Słyszałem, jak kobieta trzymająca na ręku kilkumiesięczne dziecko błagała Niemca. Mówi, błagam cię, zabij najpierw moje dziecko. Zabij najpierw moje dziecko. Ktoś może pomyśleć, że to była zła matka. Nie, to była doskonała matka. Ona chciała mieć pewność, że jej dziecko nie będzie cierpiało, nie będzie leżało wśród tych wymordowanych, że nie zrobią już mu i nic więcej złego nie będą mogli mu zrobić. Chciała widzieć śmierć swojego dziecka, mieć pewność, że nie będzie cierpiało. A ten łobuz strzelił do niej i dziecko zostawił żywe. I ono tam leżało i płakało, i płakało, i płakało, aż w końcu przestało płakać. Sporo żeśmy opowiadali dzisiaj o pani Wandzie Lurie. Ja spróbuję tutaj odszukać nazwiska kilku osób. To chwileczkę może potrwać. Proszę Państwa. Proszę popatrzeć, posłuchać. Wszyscy ci ludzie, oczywiście ja nie wyczytuję wszystkich tych nazwisk, nie dlatego, że uważam, że oni są mniej ważni. Ale proszę popatrzeć. Kuciapska Anna, 6 tygodni. Kuciapska Irena, 7 lat. Kuciapska Maria, lat 17. Kuciapska Maria, lat 48. Kuciapski Władysław, data urodzenia. Kuciapski Eugeniusz, lat 12. Kuciapski Jerzy, lat 19. Kuciapski Stefan, lat 14. Kuciapski Tadeusz, lat 10. Cała rodzina. W ramach tych bestialskich mordów, absolutnie niewytłumaczalnych, wymordowano wiele rodzin w całości. Że nawet nie ma kto pójść gdzieś tam na ten cmentarz i zapalić znicza. To naszym jest obowiązkiem, żeby chodzić w te miejsca i palić znicze, bo wielu z tych ludzi już po prostu nie ma nikogo bliskiego. Wszyscy wtedy zostali wymordowani. Kończymy nasze spotkanie dzisiejsze. Jestem Państwu bardzo wdzięczny za to, że Państwo wzięli w nim udział, że Państwo do końca nam towarzyszyli, bo zdaję sobie sprawę z tego, jakie przekazuję treści. Z perspektywy lat wydawałoby się, że widzimy to inaczej, a ja patrzę na Państwa twarze i widzę, że dla Państwa jest to tak, jakby Państwo prawie na to patrzyli. Podobnie jest zresztą ze mną, podobnie z koleżanką, która nagrywa i która ma naprawdę bardzo paskudną funkcję, bo ona nam towarzyszy od wielu miesięcy i słucha tych wszystkich okropieństw, jakie się wtedy wydarzyły. No i też gdzieś to musi w sobie poukładać, tak samo jak każdy przewodnik Muzeum Powstania Warszawskiego i tak naprawdę każdy pracownik, bo to nie jest tak, proszę Państwa, że jeśli się pracuje w Muzeum Powstania Warszawskiego, to tę pracę się traktuje jako taką normalną pracę, gdzie przychodzę, odwalam swoje, idę do domu, prawda, i czekam, aż mi pieniądze wpłyną na konto. To powstanie, ci ludzie cały czas z nas gdzieś siedzą. My cały czas o nich czytamy, opowiadamy, także tak jakbyśmy wręcz żyli cały czas z nimi gdzieś, jakby byli cały czas gdzieś obok. Ale uważamy, że trzeba to robić, bo warto pamiętać, że ci ludzie, którzy zostali wymordowani, ci żołnierze, którzy zginęli w walkach, ci żołnierze, którzy zostali zamordowani po wzięciu przez Niemców do niewoli, są jakąś częścią składową tego, że jesteśmy w tej chwili, że spotykamy się w wolnej Polsce. Że spotykamy się w wolnej Polsce. I gdzieś teraz trzeba się zastanowić, czym tak naprawdę jest ta Polska, skoro tyle setek tysięcy ludzi było gotowych oddać życie za tę Polskę i tylu ludzi, jak gdyby tak rykoszetem trafieni tym wydarzeniem, które tutaj było, zginęli
też chcieli doczekać wolnej Polski. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dziękuję wszystkim tym, którzy nam towarzyszyli w transmisji internetowej. Następne spotkanie w przyszły piątek, też o godzinie 10. Proszę szukać informacji na naszych stronach internetowych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie.